Rozwiąż nierówność. Moduł p minus 12 plus 4 jest mniejszy od 14. Więc pierwszą rzeczą, jaką chcielibyśmy pewnie zrobić, to po jednej stronie mieć tylko moduł, czyli pozbyć się tej czwórki z lewej strony, innymi słowy od obu stron tej nierówności odejmujemy 4. W ten sposób zostajemy z następującą nierównością. Po lewej stronie zostaje nam moduł p minus 12, a po prawej 14 minus 4, czyli 10. No dobrze, przypomnijmy sobie może taką, no to jest nierówność typu wartość bezwzględna jakiejś liczby mniejsza od 10. No więc na chwilę może to p minus, zapomnijmy, że to jest p minus 12 i po prostu zastanówmy się nad następującą nierównością, prawda? Moduł x mniejszy od 10. No to jak to jest? Co to jest moduł? No, moduł to jest odległość liczby od zera, prawda, na osi. Czyli gdzie leżą te liczby, których odległość od zera jest mniejsza od 10? No więc tak, po pierwsze, wszystkie liczby, które są pomiędzy 0 i 10, spełniają tę nierówność. Prawda? Wszystkie te liczby tutaj, no samo 10 nie, bo ta odległość ma być ściśle mniejsza, czyli 10 nie będzie należało, a wszystkie liczby mniejsze od 10 spełniają. Tak? No ale również na lewo od zera leżą liczby, które są bliżej zera niż 10. No gdzie one leżą? No aż do minus 10. Czyli rozwiązaniem nierówności i tutaj podobnie jest otwarte kółeczko. Na samo minus 10 nie należy. Czyli nierówność moduł x mniejszy od 10 jest równoważna temu, że x jest mniejsze od 10 i x jest większe od minus 10. Czyli to jest taki układ dwóch nierówności, co czasem się zapisuje w taki sposób, że x jest większe od minus 10 i mniejsze od 10. Prawda? Te dwa zapisy to są różne zapisy na taki układ dwóch nierówności połączonych spójnikiem i. Czyli x musi spełniać jednocześnie dwa warunki. No dobrze, to teraz wracając do naszej nierówności, no zamiast x mamy p minus 12, czyli ta nasza nierówność to mówi nam, że to, co jest pod modułem, czyli p minus 12, musi być mniejsze od 10 i większe od minus 10. No i co? I teraz chcemy, może naraz taką nierówność można rozwiązywać, czyli co? Dodajmy 12 do wszystkich trzech stron. Jeżeli dodamy 12 do każdego z członów tej nierówności, to oczywiście nierówność pozostanie prawdziwa. I co? Minus 10 plus 12 to jest 2. Tutaj zostanie nam samo p. I tu zostanie nam 10 plus 12, czyli 22. No zatem, prawda, to nasze p musi być pomiędzy 22. 10 plus 12 to jest 22. Czyli tu mamy, czyli zbiór rozwiązań naszej nierówności to jest taki przedział od 2 do 22, może na zielono też, przy czym zarówno 2, jak i 22 nie są rozwiązaniem naszej nierówności, prawda? Bo nierówność mówi, że te liczby mają być ściśle większe od 2, i mniejsze od 22. Może jeszcze sprawdźmy, tak? No wprawdzie nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkich liczb pomiędzy 2 i 22, że one spełniają naszą nierówność, no ale weźmy jakąś liczbę. Na przykład sprawdźmy sobie p równe 14, tak? Wstawmy sobie p równe 14 do naszej nierówności, czyli moduł 14 minus 12 plus 4
I to ma być mniejsze od 14. Tak? Pytanie, czy rzeczywiście tak jest. No i co? No 14 minus 12 to jest 2, czyli tu jest 2 plus 4 mniejsze od 14. No i to jest w porządku. A może weźmy jeszcze 0. Tak? Sprawdźmy sobie, że 0 nie spełnia naszej nierówności. Czyli wstawiając 0 mamy moduł 0 minus 12 plus 4 mniejsze od 14. Tak? No to moduł 0 to jest moduł minus 12 plus 4 mniejsze od 14. Co, no moduł minus 12 to jest 12, czy tak? Czyli po lewej stronie mamy 12 plus 4, to jest, i to jest oczywiście nieprawda. 16 mniejsze od 14, nieprawda. Nie. Czyli rzeczywiście 0 nie spełnia naszej nierówności. No więc no, trudno sprawdzić nierówność. No, trudno sprawdzić wszystkie punkty w jakimś przedziale, no ale przynajmniej może jeszcze weźmy sobie 23. No, zobaczmy z drugiej strony. Weźmy jeszcze P równy 23. To co mamy? 23 minus 12 plus 4. Pytamy się, czy to jest mniejsze od 14. Odwróćmy się od tego. No i co? 23 minus 12 to jest 11. Czyli lewa strona jest 15 mniejsze od 14 i to jest nie, czyli 23 również nie spełnia naszej nierówności. Czyli rozwiązaniem jest przedział 2,22 bez końców. No te skrajne liczby nie są rozwiązaniem naszej nierówności.